Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Hobo. Mierzymy się z całą masą problemów, z jakimi muszą się mierzyć tak na dobrą sprawę chyba bezdomni. W każdym razie, jednym z takich czołowych problemów jest fakt, że jest zima, jest nam zimno i generalnie bardzo szybko tę temperaturę tracimy. Nie mam pojęcia, w jaki sposób przeciwdziałać utracie tej temperatury. Niestety, ale... no jest kiepsko. Przez to, że tracimy temperaturę bardzo szybko, bardzo nam spadało życie, co z kolei poskutkowało tym, że użyłem jakiejś apteczki, którą gdzieś tam w ekwipunku miałem. Dodatkowo, generalnie, byliśmy bardzo chorzy, to też musiałem kupić antybiotyki i jedne z tych, które były przeznaczone dla tego naszego tutaj pazia, który znajduje się w tej norze, tak to nazwijmy, no to kurczę, musiałem je użyć, także musiałem się cofnąć w ogóle, kupić kolejny antybiotyk, żeby jednak jemu to dać. I tak kurczę, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, to pobłądziłem po tym mieście, żeby was nie skłamać, no jedną, no prawie że jedną czwartą doby. Ale to nie zmienia faktu, że już jesteśmy tu, jest nam cieplutko, także wejdź proszę ja ciebie, Mahoney, Mahoney, weź wszystko proszę ja ciebie, słabą herbatkę i antybiotyk. I znów musimy poczekać. Mahoney. Aha, mężczyzna wciąż śpi. Siemasz. Dałem mu lekarstwa. Świetnie, musimy zaczekać. No, domyślam się. Ty, a ucz mnie, czego możesz mnie nauczyć? Niczego, dobra. Słabo. No ale dobra, to jednego questa mamy, że tak powiem, już w oczekiwaniu do rozwinięcia. Co my mamy dalej? Zaczekaj, aż Mahoney się obudzi. Spoko. Ramsey narzeka niewygodne sprzątanie, aha. I gdzie to kurcze jest niby? Czekaj, mapka. O Jezu, to jest zupełnie inna dziura. No dobra, to spróbujmy zrobić innego questa w takim razie. Kiedy znajdziesz odpowiednią liczbę rowerów, wróć do Antona. Okej, okay, mamy 2 z 3. Znalazłem motocykl gdzieś tam po drodze, ale no motocykl to jednak nie jest... to jednak nie jest przecież rower. Venga może przygotować lekarstwo, które pomoże Gilowi. Zrobi to za darmo, ale musisz przynieść jej składniki nitrin oraz kości kurczaka. Nitrin, z tego co kojarzę, to kurczę mogłem kupić po drodze. Ale z tymi kośćmi kurczaka może być problem. Czekaj, a co tutaj mamy? Torba na żywność, 5. O panie. Padniesz w depresję, to mnie niepotrzebne jest. Komfortowe legowisko też jeszcze nie stworzymy. Znajdź wyjście do kanałów i znajdź ciało Friedericha. To co, może byśmy w grabarza się pobawili? Czekaj, przestępcy przesłuchani w ogóle. Gdzie ja przestępców znajdę? A tu niedaleko. Ej, to ci dwaj chyba co tam byli. Ty, to może tam się przejdziemy od razu. O, zima się skończyła. Jak to? Jak to w ogóle możliwe, że zima się już skończyła? Kurczę, śniegu to tu było co niemiara. O, dziękuję. 13 monet. Jak wygrać życie? Czekaj, bo tutaj coś to podejrzane jest. I gdzie te bandziory są? No tam. Dobra. Co, to nie jest tutaj? O kurczę, czekaj. Wymagane wejście śmiałek. Gdzie te bandziory są? Chyba, że tam na górze. Bo tak chodzę i chodzę i... O, rower! Jej! No i... Teoretyczno-hipotetycznie... Urbim... Ty, a czego ty mnie możesz nauczyć? No, w sumie to nie mamy tyle zaufania, żebyś w ogóle mi w czymkolwiek pomógł. Dziwna osoba, ty.
Co słychać? Świetnie, mój drogi, jak się masz? Chyba nieźle. Takiemu przystajniakowi jak ty musi się świetnie powodzić. Aha. Wołają na mnie kocur, to moja wizytówka. Dzięki. Ucz mnie. Masochista. Ilonka, hej, ile sobie liczysz? Mam przerwę, może innym razem. No dobra. Nie, to nie. Chciałem tylko porozmawiać. Czekaj, gdzie te bandziory są, kurcze, pieczone? To jest... Chcesz nieco? Znaczy, ja domyślam się, że chodzi o tych, co tam stoją, ale... Za to nieco. W 100% to ja przekonany, co do tego nie jestem. Oj, kurcze, nie pogadamy. Wykorzystałem w ogóle jeszcze czas poza nagraniem, żeby się wyspać. Co generalnie uznałem za genialny wręcz pomysł i myślę, że taki właśnie był. I w nagrodę myślę, że moglibyśmy sobie kupić taki jeden los. I może tym razem nam się poszczęści, może na dobrą sprawę... Zróbmy tak, że w każdym odcinku będę kupował jeden los. I może akurat coś się uda? No i proszę bardzo, 10 koron czeskich. Można? Można. Proszę ja ciebie. Cyk. Czyli zwróciło nam się pół inwestycji. No ale generalnie jeszcze tutaj coś wyżebraliśmy, także jesteśmy na plus. Siema, siema, cześć, cześć. I co? I to o nich chodzi? Nie, ty. Czekaj, no bo... Tam coś jest. Dobrze. Pizza Bobo. Okej. Okej. Oż kurczę, to nie tu. Cześć. Anton, słuchaj ty, bo znalazłem rowery. Pokaż miejsca na mapie. Świetnie, sprawdzimy to. Wróć później. Jeśli to wiarygodne informacje, dostaniesz zapłatę. Wciąż czekam na potwierdzenie. Ty, dziadu jeden, coś czuję, że mnie wystrychną na dudka. I nic nie dostaniemy. Jak jakieś dziwne przeczucie mam. Gdzie te bandyty są? Gdzie te bandyty? No hipotetycznie chodzi o gdzieś tu. O coś tu. Ale kurczę, gdzie? No to nie o Antona chodzi. Bo to już wiemy. Cześć, cześć. Niech mnie. Cześć, barman. A, uczciwa pokona. Poproszę, kawy nie dostanę u ciebie. No dobra, to nie chcę nic w takim razie. Cześć, Bruno. Słyszałeś o tym? A to z tobą mam porozmawiać. Porozmawiałem z Antonem. Postanowiłem pracować dla ciebie. I to rozumiem. Słyszałeś coś o zamaskowanym obrońcy? Nie rozumiem, czemu ludzie się tak nim interesują. Jakby był jakimś superbohaterem, a to zwykły bałwan w zielonej masce. Dzięki niemu ulice są trochę bezpieczniejsze. Naprawdę? Zobaczymy, jak długo to potrwa. Gangi go nienawidzą, bo szkodzi ich interesom. Gliny też go nie znoszą, bo stawia ich w złym świetle. Wkrótce będzie po nim. I ty popierasz taki obrót? Spraw? Niby co? Zlikwidowanie go? Szczerze mówiąc, jak dotąd bardziej wkurza moich konkurentów niż mnie. Jeżeli o mnie chodzi, to może sobie działać. Brzmi, jakbyś go podziwiał. Podziwiał? Nie. Szanował? Może. Bardziej zadziwia mnie, że podobno ktoś z Ziskowa, a tam mieszkają tylko bogacze. Aha, czyli taki Batman niby, te? Ucz mnie, proszę ja ciebie. Aha, dobra. To idę sobie. To idę sobie w takim razie. Nie chcesz ze mną rozmawiać, to nie. Chciałem grzecznie... Chciałem rzecz, nie ogarnąć temat. Dobra, jak to poszło dalej? Podobno jest wyszkolony w tajskim boksie. Niedawno odniósł kontuzję i często pojawia się w okolicach Ziskowa. Musisz na razie wstrzymać swoje śledztwo. Może później zdobędziesz więcej wskazówek. Okej. Okej, tutaj nic. Tutaj też nic. Nitrin, proszę ja ciebie. Emerytowana krawcowa, dobra, bo tam jeszcze żeśmy nie byli tak naprawdę u tej krawcowej. No ja jestem trochę ciekaw, co ona takiego ciekawego będzie dla nas miała. Jakąś kawkę by się zdało kupić, nie? Służba. Cześć, cześć. Słuchaj, weź mi sprzedaj ze 3, 4. A ze 3 kawy. Dzięki. Czekaj, w którą to stronę trzeba iść? Tam. I akurat, kurczę, ludzie się tu nawinęli, no i spoko. Aha, to już żeśmy nie pogadali. No, co za chamy i prostaki, nikt nie chce rozmawiać.
60% i się nie udało, serio? A znamy. Z Bohem. Czekaj! No nie gadaj, że już... Jak wyszedłem z rozmowy, to już nie pogadamy, serio? Aha, to już też nie pykło. Nie mam czas. Nie. Seba, nie bądź taki. No weź. Tak onem. Zima jest, a ty w ogóle tak roznegliżowana? Serio? Ty, to tam trzeba iść. Cześć. Ty, ta krawcowa to gdzie jest? Cześć, ty wiesz gdzie jest ta krawcowa? Chyba tam u góry, nie? Czy co? A, byś przyjdź? Tu nie. Najchętniej to ja bym zapisał grę. Ale się kurczę nie da. Ja nie żebym nie ufał takim zakamarkom, ale kurczę nie ufam. Ty, a co tutaj znajdziemy? Ty... Gwoździe, drut. A dawaj papier toaletowy. A w sumie drut też wezmę. Dziękuję. Aha, to tu nie wlezę. Tutaj też nie. No to gdzie jest ta kurczę krawcowa? Czekaj. Ty, bandyta idzie, ty. No pa co za gałgan. Ty weź ty se idź gdzieś. Gdzieś indziej w każdym razie se idź. Czekaj, to może to obejść trzeba dookoła. Dajcie si odchod. Niech mnie. Ja nie wiem, o czym ty do mnie rozmawiasz, kobito. Kurczę, to też klatka schodowa, a weź. Powinno być jakoś opisane ładnie. Co jest co? Gdzie jest ta kurczę krawcowa cała? Halo. Panie parlamencie. A, byś przyjdź? Masaże. No proszę. To dlatego tu tylu facetów stąd wychodzi. Podobno w mieście jest plaga szopów, bo nie ma żadnych naturalnych drapieżników. Mówią, że to inwazyjny gatunek, okej. Kurczę, nie przeczytałem gdzie. Kokaina tam jest. A niech to. ₽50. Dobra, czekaj, jako że mamy trochę itemów na deszcz. To i czapka kurczę jakaś. A dobra, ta może być chyba, nie? Woda. Woda plus 6. Woda plus 10. Dobra, niech będzie tak. 90 parę odporności na wodę. No to chyba brzmi dobrze. Ale jesteśmy... No gdzie ta kobita jest? No ludzie. Przepraszam, wiesz gdzie jest ta krawcowa? Dobra, nic się nie udało. Trochę lipa. Nie będę ukrywać. Jestem trochę rozczarowany. Gdzie tak biegniesz, panie kolego? Gdzie to kurczę może być? Necium. No nie, no to w tą stronę gdzieś. Tam byliśmy. To jest jedyna ławka, na której nie można spać w ogóle. A w sumie jesteśmy już pod chatą. Praktycznie. Może weźmy, nie wiem, przespać się. O kurczę, dobra, tu niczego nie znajdziemy ciekawego. Aha, to jest zwykła klatka schodowa, okej.
Nara, wychodzę. Jest to jakiś zamknięty śmietnik, który może mi dać bogactwo. No żeż ty. No nie bądź taki. O. Jest ci zimno, zaraz będziemy w domu. Kurczę, pieczone no. O. O, o, o. To jeszcze jedno takie, tak? Nie, gdzie? Trzy jeszcze takie potrzebujemy. Dobra. Ktoś? Ktoś? Dziękuję. Dobra, idźmy się ogrzać, bo to nie ma sensu teraz. Jeszcze zachorujemy znowu i będzie lipa. Dobra, czym tu rozpalić, żeby to się kurczę hajcowało jakiś czas, no? Gołębiem. Dobra, cienki magazyn też możemy spalić. Magazyn shovel też. Po co nam to? Dobra, jak to się pali? Mamy tutaj jeszcze... Udało się zorganizować jakieś... A, to są tikety roz... ten... Tikety zużyte. Kumam. To niech płonie. Książka, nie wiem, czy to będzie w ogóle do czegokolwiek potrzebne, ale skoro już tu jesteśmy, przekimajmy się troszeczkę, przynajmniej do czasu, aż ogień będzie się palił. No i trzeba by było się... Jak to zadanie zaktualizowane? Jakie zadanie zaktualizowane? Dobra, 70%. Które zadanie się zaktualizowało, przepraszam? Zaczekaj aż Mahoni, musi Mahoni... Ty, no któreś zadanie nam się zaktualizowało, ale które? Aha, Leos ma ten durny problem z tymi materiałami budowlanymi. Popytaj cygańskich slumsach. Ech. No emerytowana krawcowa, niby spoko, ale kurczę, gdzie ja ją znajdę w ogóle, czekaj. Nie to chciałem zrobić. Chciałem przede wszystkim przeczytać sobie gazetkę. No i oczywiście i schowek. Aha, to jest 20x23, no dobra. Czyli tak na dobrą sprawę. Antydepresanty w ogóle, po co ja tyle tego noszę ze sobą? Rupiecie bym tu zrzucił wszystkie. I te też. Bo po co to nosić? Na co to komu? Dobra, weź to. Nie ma przestrzeni magazynowej, żartujesz. No przypał, kurczę, przypał. Czekaj, a weź mi daj te deski może. Co ty na to? Daj mi ze 3 deski, a ja ci dam w zamian... Albo inaczej, czy mogę coś wytworzyć? Nie. Tandetny dach. Też nie za bardzo. No jest ci zimno znowu. Ludzie no. I takie właśnie... Takie są właśnie kurcze te zimy. Czy jesienie, czy co to tam kurcze teraz jest. Dobra, dawaj, co jest tu na zimno? Weź to, ubierz. To.
Chyba, że to będzie lepsze. Szczerze powiedziawszy, to będzie lepsze. No załóż te dżinsy. Czapkę jakąś zwykłą. A to mamy czapkę już, dobra. I buty jakieś takie na zimno, nie? Zamiast kaloszy. No i chyba będzie git, dobra. Zrobimy tak, ja to rozpalę, to niech się pali. Masakracja, no. To niech się pali, moi drodzy, ja nie będę kombinować, zapauzuję nagranie i słyszymy się, myślę, w momencie, jak już po pierwsze przestanie padać, po drugie nie będzie tak zimno, a po trzecie, kurczę, wyśpimy się i będziemy już ogarnięci. Także do zaraz. Aby przestać myśleć o przeszłości, musisz przede wszystkim zaakceptować fakt, że to już przeszłość i to koniec. Niezależnie od tego, ile będziesz o tym myśleć, ile będziesz analizować, to po prostu przeszłość. To już było. To już cię nie zrani. To koniec. Po prostu idź naprzód. Wyciągnij lekcję. Będzie dobrze. No i dobra, moi drodzy, słyszymy się ponownie. Zaraz będzie noc tak naprawdę. Tu się jeszcze pali, ale to nas nie interesuje w tej chwili. Zaraz będzie noc. A ja nie wiem, czy my trafimy w końcu do tej krawcowej, czy nie? Nie. Gdzie ona ma te miejsce swoje, kurczę, pieczone? W ogóle tutaj miał być ktoś wykwalifikowany. Szczerze powiedziawszy, to ja tu nikogo takiego, kurczę, nie widziałem, odkąd tutaj przychodzimy. Prank. Znalazłem tego wykwalifikowanego, Boże. Mam się tu kogoś zgłosić. A tak, słuchaj, oto Kilo, wejdź do tej dziury na zewnątrz i kop. Nic nim nie przetniesz, rurociągu też nie przedziurawisz. Zdziwiłbyś się. To nie zawody, kolego. Pokop trochę, oddaj Kilo, a potem idź sobie gdzie chcesz. Okej. Okay. 30 razy mam tak kliknąć. Żartujesz sobie. No złote zadanie, nie ma co. Tylko czemu mi tak kursor, kurczę, skacze przy tym? Ta. To w momencie, jak to kopiemy, opowiem wam ciekawą historyjkę. Mianowicie, taką ciekawostkę nawet bym nawet powiedział. Mianowicie, jeżeli kiedyś by was podkusiło coś, żeby kupować bilety lotnicze, to powiem wam tak, sprawdzajcie po 10 razy, jaką walutę finalnie chce wam nałożyć linia lotnicza jako formę płatności. Dlaczego? Otóż bardzo prosta sprawa. Wyobraźcie sobie, kupowałem bilet lotniczy dla chłopaków tam, nie pamiętam do jakiego kraju, albo do Anglii, albo do Szwecji, coś takiego było. No ale nieważne, kupowałem bilet. I motyw był taki, że płatność miała zostać zrealizowana w dolarach amerykańskich. No i generalnie wszystko było spoko. Wszystko było spoko, wszystko było fajnie. O nie, 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 tyle to nie, tak to nie, 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 byczku, nie, odwal się ode mnie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Czekaj, czy tam radę od niego uciec. Nawet... Nie będę się odwracał. Panie władzo! Pomocy! Nie, poczekaj! Nie! To sposrał! Zostaw mnie! Kurde, nie ucieknę. No nic, będziemy się tłuc. Czego chcesz? Wymagany troll. Nie, to ty oddaj mi swoje pieniądze. Dawaj pieniądze, ale już. Lepiej ze mną nie zadzieraj. A ja chcę spróbować. Oła! Auć. Dobra, ryzyk fizyk. Nie, nie, masz te pieniądze i się... Smoknij mnie w pompkę. Czy ja miałem w ogóle tą broń założoną? No niby tak, to czemu taki damage był słaby, no?
No ale dobra, wracając do tematu. Wracając do tematu, wyobraźcie sobie motyw, że kurczę, kupowałem te bilety lotnicze i generalnie wszystko byłoby spoko, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że płatność miała być w dolarach, ja płaciłem złotówkami i miało to tak wyglądać, co nie? W sensie, no, przewalutowanie miało być na dolary amerykańskie, a wyobraźcie sobie, że linia lotnicza stwierdziła, że zrobi mi lekkiego psikusa i przewalutowanie zrobiła na dolary, faktycznie, tylko że kurczę, australijskie. I się okazało, że koszt przewalutowania był troszeczkę taki dziwny, nie? Bo generalnie wynosił więcej niż tak naprawdę jakbym kupował w dolarach amerykańskich, no bo wiadomo, tam jakieś tam jeszcze bankowe te narzucone były i tak dalej. Także tak to wyglądało. Uważajcie i sprawdzajcie po 5 razy. Uważajcie i sprawdzajcie po 5 razy, co tam się dzieje i jak to faktycznie wygląda naprawdę. Ta wasza płatność. Trumna w ogóle, ty! Ciekawe. No a druga sprawa, drugi taki motyw. Też miałem dosyć ciekawą taką historyjkę, bym nawet powiedział. W każdym razie wyobraźcie sobie, że kupowałem też bilety dla chłopaków, którzy wracali z Maroka. Bo tam też mieliśmy projekty. I generalnie nie chcę tego sprzedawać. Kupowałem bilety z Maroka. I motyw, wyobraźcie sobie, był taki, że mi linie lotnicze pokazywały, że płatność będzie w tych... Kurczę, jak to się nazywało? W... DHS jest skrót tej waluty. Wydaje mi się, że to są jakieś dolary, ale jeżeli chodzi o te Emiraty Arabskie. No i w każdym razie przelicznik tych dolarów był naprawdę kosmiczny. No i dobra, mówię, że no trudno się mówi, żyje się dalej, jak trzeba to trzeba. No ale... Tu się okazuje, że kurczę, no nie do końca trzeba. Bo jak kupiłem, finalnie, już mówię, dobra, trudno się mówi, jak już to tyle ma kosztować, no to dobra, to niech będzie. Nie ma innego wyjścia, no to trudno, jakoś to przebolejemy. Skończyło się na tym, że się okazało, że kurczę, linia lotnicza pokazuje te dolary Emiratów Arabskich, a w rzeczywistości pociągnęło macedońską jakąś tam walutę, nie? I generalnie strona internetowa cały czas pokazywała mi, ile to będzie finalnie kosztowało i że to jest ogrom kasy i w ogóle się okazało, że na rachunku zupełnie inna waluta widnieje. I aż normalnie jestem ciekaw, jaką walutę faktycznie finalnie nam potrąciło. Także sprawdzajcie po 500 razy nawet, kurczę, te bilety, bo różnie może być, różnie może być. I wycyckać próbują, kurczę, na każdym kroku. Tak przynajmniej to odnoszę wrażenie. Dlaczego ja tutaj jestem w ogóle? Zimne noce. Co mi po zimnych nocach? Dobra, poborca podatkowy, czekaj. Tam coś jest. A to od razu może faktycznie zrobimy jakiegoś questa tutaj stąd? Siemasz. Cześć, da się na tym zarobić? Dlaczego? Aha, w porządku. Przysyła mnie świr. I co? Nadszedł czas zapłaty, panie i panienki. Czas zapłacić, nadszedł czas zapłaty, panie i panowie, czas zapłacić. Panie i panienki, elo. I co ja mam teraz robić niby? Ty o co tu kurczę chodzi? Cius? Ty, ale... Nie mam. To co ja mam próbować co jakiś czas w ogóle z nimi gadać, czy o co tu chodzi? Już kurczę nie ogarniam tego, cześć. Co to jest? A, babcia klozetowa, o kurczę, toaleta. Ciekawe. Aha, czyli się kurczę nie udało, no to fajnie. Prawie, że się cieszę. No dobrze. Kurde, jaki bezsens. Dzięki. Czekaj, gdzie jest ten... Tam dalej troszeczkę chyba, tak? Nie wiem, czy tu, czy na górze? Cześć, sprzedawco. Co sprzedajesz? Nic ciekawego. No gdzie jest ten chłopek? Chłopek roztropek, halo. Na górze jest?
Ach, tu jesteście, siemasz. Cześć, jak się masz? Wstecz, przesyła mnie świr. O, zapłacił. Nie kumam tego. I... o kurde, kolejny bandzior. Dobra, nie chcę z nim gadać. Czasem chcą fajkę, czasem chcą kurcze jakieś rzeczy. Nie rozumiem tego. Dobra, walnijmy sobie to, żeby się ogrzać lekko. Ciepełko, morale, te sprawy. A, to od was będę musiał wziąć. Tak? Cześć. Aha, od teraz pracujemy sami dla siebie, goń się. Dobra, nie, to nie. O, Rita, ty, z tobą jeszcze nie gadałem. Już idę, aha, to już się nie pogadamy, dobra, kumam. No i co ja mam biedny teraz zrobić? Henry Chico, no to jak ja mam z tym Henrym, kurczę, pogadać? Skoro on nie chce ze mną rozmawiać, bez sensu. Pożyczyć pieniądze. Nie, nie chcę sprzedawać. Naprawdę przy 20% nie udało mi się wyżebrać nic? Tam zaraz idź pryć. No kurczę, nie udało się, no. Daj mi forsę. Ręce do góry, forsa na stół. Nie, bo gacie w dół, forsa na stół. Kurczę, ty. Pakowany kurczak, wygrać życie. Dzięki. Nark. Co? Nie wiem co. Nie mam co jeść i w ogóle nie mam gdzie spać. Na łeb kapie. Nie wiem w jaki sposób mam, kurczę, odzyskać pieniądze od chłopa, z którym już nie mogę nawet porozmawiać. Mam trochę bez sensu. Cześć, przysyła mnie kardynał, chce być moczymordą, co? Aha. To żeśmy też nie pogadali. Hej, ja muszę chyba być pijany, żeby z nimi rozmawiać w ogóle. Niech nie. Przynajmniej tak wnioskuję. Sprzedawca, proszę ja ciebie, co ci mogę sprzedać? Tobie nic, ale tutaj chyba mogę, nie? Nie, to też nie. Który to był ten cwaniak, który kupował te kupony? Ty! Cześć. Ty weź ode mnie to kup, co? Dzięki. 500 zł, panie! Tyle pieniędzy! No tyle żeśmy jeszcze nie mieli, szczerze mówiąc. Dzięki, dzięki. O. Zaraz coś zjemy, spoko. Kurczę, musiałem w to wleść. O, cukier. Nie, to detergent. No to prawie cukier, no. Już i tak, kurczę, jesteśmy utypłani cali. Więc już tak, kurczę, szczerze powiedziawszy, wsio jedno. O, siema. Tu już żeśmy rozmawiali kiedyś. A, no tak. Ja wam nie będę przeszkadzał. Kurczę, wypiłem to. Chciałem latarkę włączyć. A, to tu jesteśmy. Dobra, kumam. Może coś ciekawego się znajdzie? Dobra. Dobra, spokojnie. Szarpany materac. Nowy schemat, proszę bardzo. Coś? Coś, ktoś? Coś? O, proszę. Dobra. Więcej tu nie grzebię. Kiedyś gdzieś tutaj... O kurczę, ty! Jak to jestem pokiereszowany? Halo? Halo? Panie parlamencie? Co mi odnowi żyćko? Duże ilości żyćka. Aha, bo z głodu. Dobrze, już kumam.
No dobra, już jest niby odrobinę lepiej, ale nie do końca, kurczę, pieczone. Ta umiejętność śmiałek by nam się przydała i to bardzo. O, dzięki. Cześć. Kurczę, musiałem w to wleść. O, butelka kolejna, spoko. Ło kurde, ty, pa, ile tu butelek jest. A no tak, w końcu przy barze jesteśmy. Nie mam czasu. Nie gadaj, że nie masz czasu, przecież widzę, że masz czas. Cześć. Chciałbym się załatwić, proszę bardzo, dziękuję, skończone, dziękuję. Do widzenia. Uch, wiara nam rośnie, nice. Witaj, dobry człowieku. Gdzie tu był ten cały Fight Club? Pierwsza zasada w Fight Clubie, nie, Fight Clubu, nie mówić o Fight Clubie, to? I co tu takiej ilości, kurczę, tego wszystkiego? Bogaty hasiok. No i kurczę, musiałem w to wleźć, no. Ktoś tu jest? Nie. Aha, musisz być ekspertem, dobra. A tu coś jest? Halo? Halo? Ej, my jesteśmy zaraz przy tym. Kurczę, tu też trzeba być ekspertem, serio? Wszędzie trzeba być ekspertem. Bez sensu, coś takiego. Szkoda, że nie można spać w tych pustych kartonach. Mówiąc poważnie, bardzo by się to kurcze przydało. Już idziemy się ogrzać, już. Zaraz. Kawałek mamy, ale damy radę. Ale dalej nie wiem, jak ja mam kurczę przekonać tamtego chłopka, żeby nam oddał pieniążki. Siema, siema, hej. Cześć, panowie. Jak tam życie? Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda, kurczę, tutaj. No z tym Henrym, nie wiem, jak z nim porozmawiać. Ferguson cię uznaje, ten cię uznaje, no nikt mnie nie uznaje właśnie. A ja, jak wygląda sytuacja tutaj? Idź do pośrednika i odbierz wynagrodzenie. Dobra, trzeba będzie się tam przejść. Jakieś apteczki, kurczę, trzeba będzie kupić jeszcze. O kurde, ty, patrz ile tu... Odnowiły się! Ludzik! Dobra, czy mogę coś wytworzyć? Przy okazji tego, że już tu jesteśmy. I oczywiście sprzedać od razu. Dobra. Dobra. Czyli tu nic. Świeczki. Zwiększają romantyzm każdego miejsca. To fajnie. Kilka kropel potu jeszcze nikogo nie zabiło. Dwie opony. Trochę tego i kurczę to. Co to jest? Epickie rupiecie. Okej. Okay. Chrześcijański ołtarz. Po co to komu? Nie wiem. Ognisko, ty! Drut do wiązania mamy jeden chyba tylko. Epickie rupiecie i pustak. Pustaki chyba tam mamy jakieś, nie? Czy nie? No ale dobra, sprawdźmy czy... Aha, broni żadnej nie możemy zrobić. Dlaczego? Bo nie mamy taśmy na przykład jednej. No i przypał. Nie pogadamy. Cześć, Kasi. Ucz mnie, proszę, ja ciebie, mistrz broni? Nie, czekaj. Pokaż mi, jak się tworzy broń z krasnali. Nie no, dobra, dajmy sobie spokój z takimi rzeczami. Ja bym poszedł do góry w takim razie, skoro to się wszystko zrespawnowało już. Ja bym chętnie przyszedł tu, wziął to. Cześć. Fajnie, że tutaj jesteście. Fajnie, że dużo rzeczy można od was sobie pożyczyć. Latarka, dobra. Pokaż mi, czy to się... Tak, oczywiście, że tak. Dobra. Tu nic, tu nic, tu nic.
Ale tutaj chyba coś jeszcze było, prawda? No przecież. O nie, to się nie zespawnowało, ja tego nie popodnosiłem po prostu, o kurde. A to się czuje już wystrychnięty na dudka lekko, no. No przecież. Hola hola, niedobry człowiek. Jak wygląda tu? Zaczekaj, aż Anton zapłaci ci za informację. Wróć do niego później. Dobra, a gdzie to trzeba zbierać? Tu. A jesteśmy? Tu. No i kurczę, już przypał, no. No dobra, moi drodzy, myślę, że tak na dobrą sprawę. No co, no ja nie będę tutaj gnał po całym mieście. Trzeba czekać do następnego dnia. Wtedy się porespawnują niektóre rzeczy. Mam nadzieję, że jakby będzie możliwość porozmawiania z tamtym jednym chłopkiem, który już z nami nie chce rozmawiać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mam nadzieję, że kurczę, w dzień będzie cieplej niż teraz, bo teraz to się nawet nie da chodzić nigdzie. Sprawdźmy jeszcze mnie tak, korzystając z okazji, sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. O kurczę, głodni jesteśmy, dobra, zjedz sobie to. Jak wygląda sytuacja, proszę ja ciebie, z naszymi lekami albo z czymkolwiek, co mogłoby nam życie podreperować delikatnie. Okej, okay. Coś czuję, że to jest do jakiegoś questa. Stary toster, obszarpany materac, no to tak średnio, ale czekaj, ty, do czego jest ten obszarpany materac? Duży materac, aha, obszarpany materac i jakieś dwie rzeczy, dobra. Idealne na drzemkę. Czy to będzie lepsze tak naprawdę niż to, co mamy? Nie wiem, ciężko ocenić. No ale tak jak mówię, tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek, także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, stoimy w ognisku. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.